Lewa noga do przodu z lewym prostym. Tak jest. Tak, broda nisko, nie łącz nóg. W ramach kampanii Porozmawiajmy o tym szczerze, współfinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, znajdujemy się w Gnieźnie i rozmawiamy z Karoliną Koszelą, sportowcem i trenerem personalnym, a poza tym mistrzynią świata WPA w trójboju, mistrzynią, wielokrotną mistrzynią Polski i Europy w boksie, też mistrzynią Polski Strongwoman. Czy to nie jest za dużo? To zależy dla kogo. Może dla normalnego człowieka, który nie ma ze sportem nic wspólnego, rzeczywiście mogłoby być to dużo. Ale ja myślę, że ograniczenia powstają tylko w naszej głowie i my sami sobie narzucamy, czy to już jest dla nas wystarczająco, czy nie. Ja uważam, że jeszcze, że życie jest na tyle długie i tyle piękne, że trzeba zdobywać coraz więcej i więcej. Tak się rozwijamy. Czy od najmłodszych lat sport był obecny w twoim życiu? To było od zawsze, czy może ta zajawka pojawiła się trochę później? Znaczy się zajawka na sport była bardzo, bardzo długo, od najmłodszych lat. Tylko tyle, że ja pochodzę z bardzo biednej rodziny i nie było nas stać, nikogo, mnie nie było stać, żeby opłacić sobie zajęcia. I dopiero w wieku 19 lat trafiłam do boksu, który był za darmo. I tak zaczęła się moja przygoda ze sportem tak naprawdę. Jaki wpływ ma alkohol na sportowca i na jego wyniki? Na wyniki. Względem fizycznym, tak, na kondycję wpływa bardzo, na to, że człowiek no jest słabszy przede wszystkim, nie? Psychicznie też go ogranicza alkohol. Nie ukrywajmy, ale alkohol to jest hamulec nasz, tak? On nas powoduje, że w nas nie ma tej chęci rozwijania się, poznawania nowych rzeczy, poznawania nowych ludzi, wyjazdów na chociażby. Widzimy tylko alkohol, widzimy jedne drzwi, do których tylko idziemy, przez które tylko przechodzimy, nie widzimy reszty, możliwości, które nam daje życie, które nam daje świat, otoczenie. Czy warto przekonywać dzieci do sportu już od małego? Myślisz, że sport właśnie w takim młodym wieku to jest dobra rzecz? No ja jeśli w starym wieku, że tak powiem, jak my, jest dobry, no to jak najbardziej w młodym. Dzieci właśnie trzeba uczyć się konsekwencji przede wszystkim, tak? A sport to są konsekwencje. Jeśli trenujesz regularnie, to konsekwencją tego będzie, że prawdopodobnie coś zdobędziesz. Jeśli jesteś wystarczająco uparty, nie poddajesz się, jeśli potrafisz żyć w stresie, tak? No bo zawody, trening to jest stres, osiągniesz coś, tak? A więc to powoduje wśród dzieci, że one wiedzą, że nie wszystko łatwo przychodzi, na niektóre rzeczy trzeba poczekać, zapracować, ale one będą, nie? A jak myślisz, w jaki sposób można odciągnąć młodzież od używek? Jak dla mnie odciągnęło sport właśnie, nie? To, że podsmakowałam, jak to jest być dobrym, tak? Jak to jest zdobyć coś. To wiedziałam, że jak będę stosowała używki, to nie dojdę do tego poziomu, tak? Stracę wszystko, to jest chwila. Dlatego trzeba pokazać młodym ludziom, jak co czeka, tak? Że są inne możliwości i że życie jest piękne i nie można tylko zamykać się na jedno. A sport nie dość, że daje możliwości poznania różnych fantastycznych ludzi. Ja cię poznałam dzisiaj, to jest mega. Naprawdę, bo ja cię do tej pory widziałam tylko w internecie, na YouTubie, a więc zobaczcie, sport i jeszcze dał mnie coś. Ale zobaczymy różne miejsca, poczujemy klimaty, no i poczujemy się wyjątkowi. A prowadząc grupy, zajmując się właśnie też dziećmi, co starasz się przekazać swoim podopiecznym? Przede wszystkim szacunek, tak? Żebyśmy szanowali siebie nawzajem. Jako koledzy z sali, ale też jako zawodnik-trener. To jest bardzo ważne, żeby zawodnik szanował trenera, trener zawodnika. Staram się przekazać im zasady fair play, bycia lojalnym, żeby nie kłamać. To jest bardzo ważne, żeby nie kłamać. No i systematyczność, no i upór, żeby się nie poddawać, to jest ważne. Nie zawsze dzieciakom podaję, nie poddawaj się. Myślę, że to są bardzo piękne zasady. Bardzo ci dziękuję, Karolina, za rozmowę. Przybijemy dziękuję. Taką tak żółwika. Dziękuję.